Być może zastanawiałeś się albo zastanawiałeś się, jak dobrze wynająć mieszkanie. Raz być może z punktu widzenia właściciela, a innym razem z punktu widzenia najemcy. W moim życiu zajmowałem obie te pozycje, i w tym filmie dam Ci 10 wskazówek dla obu tych grup w sumie, jak dobrze wynająć mieszkanie. Zapraszam! Cześć, nazywam się Robert Jarczyński. Od 2012 roku jestem zawodowym inwestorem na rynku nieruchomości. A moją pierwszą specjalnością jest budowa pasywnych portfeli mieszkań na wynajem dla inwestorów. W dzisiejszym odcinku chciałem pogadać o tym, jak dobrze wynająć mieszkanie, zarówno z punktu widzenia właściciela, jak i z punktu widzenia najemcy. Jest to temat, na którym tak naprawdę podczas Powiedzmy, profesjonalnego szkolenia można poświęcić wiele godzin, aby to wszystko uszczegółowić, aby zrobić to krok po kroku, aby zrobić to jako, jako taką bardzo dobrą instrukcję. W taki sposób, żeby to było niezatapialne, bez żadnych dziur i tak dalej. Ale dzisiaj nie mamy tyle czasu, stąd powiem Tobie powiem kilka ogólników, z których myślę, że sporo się możesz dowiedzieć. A jeżeli dowiesz się mało, to ci gwarantuję, że z tych rzeczy, które powiem, możesz sobie rozwinąć samodzielnie trochę więcej. Wniosków. Pierwsza rzecz, kaucja. Po pierwsze, jako właściciel zawsze pobieraj kaucję i zawsze ta kaucja musi być wyższa niż czynsz, żeby Twojemu najemcy nie połączyło się w głowie, że on sobie tego ostatniego czynszu nie zapłaci i w zasadzie nie musi Ci zapłacić, weźmiesz sobie jego kaucję. Pamiętaj, że oprócz czynszu, który on płaci, tobie na umowie są jeszcze różnego rodzaju inne opłaty, takie jak media czy jakieś opłaty do wspólnoty. Stąd choćby z tego powodu, kaucja musi być wyższa. I pamiętaj, nigdy nie zgadzaj się na to, i to musi być też zapis w umowie, że ten ostatni, yy, ostatni czynsz nie może najemca sobie powiedzieć: No to weź sobie kaucję. Nie? To jest jak gdyby zupełnie osobne pieniądze, więc to jest bardzo ważny punkt. Pierwszy. Drugi, umowa. Część osób myśli, że jak wynajmie najemcy, a boją się w Polsce najemców, bo mają za duże prawa tak naprawdę, i część właścicieli myśli tak, jak nie podpiszę z nim tej umowy, to jakby tej umowy nie było. Jak coś tego mogę wyrzucić, szybko wyeksmitować. Coś jest w tej logice, ale niestety działa to zupełnie inaczej. To, że nie ma umowy na papierze, nie znaczy, że umowy nie ma. Może być tylko problem z kwestiami dowodowymi ale jeśli najemca, czyli ty jako najemca, masz dany lokal w posiadaniu, no to masz tak zwane właśnie posiadanie lokalu i nie można ciebie tam z tego wyrzucić nawet jeżeli nie ma umowy. Innymi słowy, umowa reguluje stosunki najmu między właścicielem i najemcą i Zabezpiecza, jeżeli jest dobrze napisana, obie strony, żeby żadnej ze stron nie stała się nie, no, nie wiem, niepotrzebnie, bezpodstawnie czy przesadnie krzywda. Dlatego pamiętaj, że jeżeli nie masz umowy, a wynająłeś najemcy mieszkanie, to niestety masz trochę przerąbane, bo nie możesz sobie swobodnie dysponować zapisami tej umowy, tylko musisz dopasować się do kodeksu cywilnego i do ustawy o ochronie lokatorów. I tak się trzeba dopasować do ustawy o ochronie Ale nie zawsze musisz się dopasować do tego, co jest napisane w kodeksie cywilnym. I taka umowa, która jest zawarta, ale nie jest na, zawarta na piśmie, czyli nie ma fizycznie umowy, jest dużo lepsza dla najemców. Stąd zawsze ją trzeba mieć. Protokół zdawczo-odbiorczy. To jest ważne dla obu stron. Dlatego, że jeżeli wynajmujesz mieszkanie i naprawdę tam nie masz żadnych uszkodzeń, to. Warto spisać, zrobić protokół zdawczo-odbiorczy. My robimy taki inwentaryzacyjny protokół, czyli spisane jest dosłownie wszystko, co jest w lokalu. Każda ściana, każda powierzchnia płaska, yy, każda podłoga w każdym w każdym pomieszczeniu jest spisana. Wszystkie sprzęty, ile jest łyżeczek, ile jest szklanek, wszystko. Dlaczego? No bo wiesz, jak masz jeden lokal, którym jeszcze raz na jakiś czas bywasz, to będziesz to pamiętać. Ale jak masz lokal 11, to może przez rok, dwa będziesz pamiętać, ale już Później nie. Poleganie na ludzkiej pamięci. Jeden pamięta to, drugi pamięta tamto i do czego się odnieść. I to jest bardzo nieprzyjemne, to jest bardzo trudne. Dlatego protokół zdawczo-odbiorczy musi być zrobiony zawsze i on chroni właściciela. Najemcę też może chronić, oczywiście, żeby właściciel nie próbował zabrać mu kaucji albo nie powiedzieć, to było wszystko dobre, to już jest zniszczone ale nie było dowodów i to jest trochę problem. Więc oprócz takiego protokołu na piśmie zawsze muszą mieć jeszcze do niego zrobione zdjęcia i dołączone zdjęcia wszystkich możliwych uszkodzeń. Po to, bo naprawdę potem mija rok, a ktoś Ci wmawia, że było inaczej. Sam raz miałem takie sytuacje, że była ściana, gdzie była słuchajcie jedna mała plameczka, taka je, jedna. Przychodzę odebrać lokala a tam tych takich, tam, nie wiem, dziewczyna, która mieszkała sobie naklejała plakaty. I potem jak pozrywała te plakaty, to tam było Plamek C40. No mówi, tak już było. Mówię, jak było? No nic nie było. Nie no, mamy. No, roznaliśmy o tym kiedyś, że tu, jest, że tu są plamy, nie? Bo jedna. No tak, yy, no ale to nie było tak zniszczone. No nie, ona pamięta, że właśnie tak było, no i ja nie byłem w stanie jej tego udowodnić. I to był problem kiedyś dla mnie. Oczywiście można było brutalnie próbować zabrać pieniądze, no ale tak też nie można, nie? Generalnie było to bez dowodu, więc tyle się nauczyłem, że dowód musi być. Więc od tej pory zawsze zdjęcie, zawsze wszystko przygotowane i, i, i to naprawdę jest bardzo ważny punkt, który może ci u, uratować dużo problemów i dużo pieniędzy. Większość ludzi, kiedy wynajmuje mieszkania, to czekasz na ję końca. Odbiorą lokal i dopiero wtedy go posprzątają, zrobią zdjęcia, na przykład i wynajmują ponownie. To powoduje pustostanę, a faktycznie trzeba robić tak, że jak umowa z danym najemcą trwa do jakiegoś momentu, to już wcześniej powinni zacząć wynajmować, tak żeby podpisać umowę jeszcze jak ten pierwszy najemca mieszka, że jak on się wyprowadzi, to za chwilę się wprowadzi ten drugi. To jest kolejna sztuczka, która bardzo dobrze działa. Dla najemcy jest to również informacja dla tego, który mieszka i dla tego, który szuka, że jest to lokal atrakcyjny, że on jest zajmowany, że będzie za chwilę wolny, będzie posprzątany i tak dalej. Trzeba to, o, to, o to zadbać, więc to jest lepsze oczywiście dla właściciela. Dalej, drogi właścicielu, pamiętaj, że mieszkanie musi być posprzątane i odświeżone. Co to znaczy? No, zdarzyło mi się yy, wynajmować lokal od kogoś, który nie był do końca posprzątany, tak? Nie wiem, patrzysz pod łóżko, a tam koty, że tak, powiem, jakiś tam, wiesz, kurz, albo yy, dotyka szafy kurz, tak? Patrzysz na lampę kurz, spoko, fajnie, ale jeżeli po roku najemca odda ci w trochę gorszym stanie taki lokal, i powiesz może, ale proszę pana, to jest wszystko nieposprzątane. On powie, no tak, ale ja też jak dostałem, lokal był brudny. I koniec końców, i tak to ty zapłacisz za to sprzątanie. A druga sprawa, jeżeli lokal jest zaniedbany i jest troszeczkę, nawet niedużo, nie ale są ryski, plamki gdzieś tam, e, coś jest niedokręcone, jest brudno. Koniec końców, jakoś tak my ludzie mamy w głowie zakodowane, że o to się nie dba. No i teraz minie jeden sezon, drugi sezon, trzeci sezon i lokal już może być zdewastowany. I naprawdę ci najemcy, którzy będą przychodzić, po pierwsze każdy następny zapłaci trochę mniej pieniędzy, po drugie możesz mieć większą rotację, no po trzecie no po prostu szybki remont. A jeżeli to jest tak, że dokręcasz śrubki zawsze regularnie, jak tylko coś się stanie, no to efekt jest taki, że dany lokal może pracować efektywnie 10, 15, 20 lat. 20 to trochę przesadziłem, może, ale 10 to mamy kilka lokali, które były zrobione w 2012 i do tej pory tam żadnych większych zmian nie było. Ale zawsze jest proces, że musi być posprzątane, jak coś jest uszkodzone, musi być odświeżone. E, robimy to w bardzo mądry, fajny sposób, żeby nas dużo nie kosztowało. E, jest to dla nas bardzo opłacalny proces, więc mm, pamiętaj, to, to jest naprawdę ważny punkt, żeby to naprawdę zawsze tam śniło. Świeżością. Zwracaj proszę uwagę baczną na. Uszczelki, zwłaszcza jakieś w łazience, czy tam gdzieś woda nie leci, nie kapie, no bo unikniesz zalań, unikniesz jakichś zniszczeń, które no po prostu obciążają później, no jeżeli nie ubezpieczenie, no to obciążają kosztami, na przykład najemcę bądź właściciela, to lepiej nie. Drogi najemco, jakby najmujesz lokal, to zwracaj uwagę na właśnie na czystość i na to, czy wszystko jest zadbane. Czy jest dobre ogrzewanie, czy okna są szczelne, czy no wiesz, to ty będziesz mieszkał w tym lokalu. Właściciel może nawet sobie nie zdawać do końca sprawy, bo tam przecież nie mieszka. To na przykład, nie wiem, wieje obecnie głośno. Jak wynajmujesz, jest ciepło, to nie zwrócisz na to uwagi, a jak będzie kurcze grudzień, czy styczeń, czy luty, to będzie bardzo zimno. I to nie jest wtedy przyjemne. I. Yy na no wtedy po, po prostu wiesz, może się okazać, są tacy właściciele, że zwrócisz uwagę, przepraszam, okno jest nieszczelne albo jest zimno i on Ci to szybko naprawi, a część powie, no ale to proszę sobie jakoś poradzić, tak? Więc zwracaj na to uwagę. Też bardzo ważnym punktem jest ogrzewanie, no bo jeżeli na przykład grzejnik nie do końca grzeje, czy jest jakiś stary żeliwny, czy przecieka, bo są takie historie, no to to jest nieprzyjemne, tak? Też mieliśmy jakiś taki lokal, gdzie Piętro niżej gdzieś u kogoś woda uchodziła i dosłownie co tydzień trzeba było dopuszczać wodę do, do całego układu, tam ogrzewania, żeby najemcy na, na ostatnim piętrze mieli ciepło, bo jak tego nie zrobiliśmy, to po prostu piątek, sobota, niedziela mieli zimno i to było bardzo nieprzyjemne, stąd... E na to może nie, mieli, nie, nie miałbyś wpływu, ale na to ogrzewanie trzeba zwrócić uwagę. Jakie jest ogrzewanie? Najlepiej, jak było centralne, miejskie. E, jako właściciel, zrób sobie także home staging i zdjęcia. Home staging to jest taki makijaż dla mieszkania. Część właścicieli robi tak, że nic nie robi. Wrzucą jakieś tam rzeczy, zrobią zdjęcia komórką i już rzucają na sieć. To może działa w Warszawie, gdzie jest po prostu potężny i bardzo głęboki rynek. Ale na przykład w Łodzi, gdzie normalnie wynajmuję, no, to od wielu lat jest tak, że trzeba było się starać, no bo rynek nie był aż tak agresywny. Czyli od tego najemce trzeba było walczyć. Stąd branie tak z takimi beznadziejnymi zdjęciami to mi się udało w 2012, ale w 2014 już mieliśmy home staging, już mieliśmy zdjęcia ładnie zrobione. Więc dzisiaj jest tak, że robimy profesjonalną sesję zdjęciową po zrobieniu home stagingu po to, żeby to mieszkanie wyglądało jak najbardziej atrakcyjnie. I jeżeli tego nie zrobisz, a wynajmiesz, to może się okazać, że jak będziesz wynajmował, zanim najemca opuści, tak jak powiedziałem wcześniej, to może się okazać, że przez najbliższe 5, 7, 10 lat możesz nie mieć okazji zrobić zdjęć w tym lokalu. A pamiętaj, że mogą być uszkodzenia, no i potem powiesz no kurczę, jak ja teraz zrobię sesję, tak? Stąd zawsze na początku, tuż po remoncie warto zrobić taką profesjonalną sesję, która będzie ten lokal latami sprzedawała. I zauważyłem też, że lokale, które miały u nas, które miały profesjonalną sesję, to schodziły na pniu, a te, które mm, też były atrakcyjne, ale, no, ale powiedzmy nie miały tej profesjonalnej sesji, no to na przykład zajmowało mi dwa tygodnie wynajęcie tych lokali. No to dwa tygodnie to jest pół czynszu w danym roku. No to pół czynszu, no powiedzmy wynajmujesz jakiś lokal za 3000, no to półtorej tysiąca mnie kosztowało to, że, mm, że musiałem czekać. Jeżeli takich lokali miałem 10, no to jest 15 tysięcy do tyłu, tak? I jeszcze w każdym roku w dodatku, nie? Więc lepiej jest zainwestować tą procesję i po prostu mieć to do na ostatni guzik. Zwróć uwagę, to jest kolejny punkt, gdzie mówię: dokręć śrubkę, dokręć śrubkę, dokręć śrubkę. Zrób dokładny opis mieszkania w ogłoszeniu, który równocześnie odpowiada na pytania najemców. Zadaj sobie pytania: jakie są pytania najemców? Gdzie jest to mieszkanie? Kiedy było remontowane? Ile koszt... Ile, jakie są koszty? Jaki jest dokładny metraż, układ, e, na no jak długo jest umowa, jakie są warunki, e, co tam dojeżdża, no, no takie pytania e, najczęściej ci najemcy sobie zadają pytanie, czy jest kaucja. Więc jak zrobisz sobie listę pytań, które może zadać najemca, tobie, e, a potem w ogłoszeniu odpowiedzieć na te wszystkie pytania, no to e, no my, ja zawsze miałem taką filozofię, że wszystko było to bardzo transparentnie, czyli. Od początku do końca było powiedziane taka kaucja, umowa na taki czas, za takie pieniądze, tyle łącznie musisz mieć. I były profesjonalne zdjęcia, i oczywiście my nie mieliśmy tanich ogłoszeń, tanich ogłoszeń mieszkań, tylko raczej drogie. I one się zawsze wynajmowały, dlatego że była dobra obsługa, dobry najem, dobry lokal, dobrej lokalizacji. I na to znajdowali się po prostu klienci. A bez tego dokładnego opisu, no cóż, możesz mieć kilkadziesiąt telefonów, z których nic nie będzie w ogóle. Wynikało. Zwracaj uwagę na koszty, to jest do najemców, no bo są tacy właściciele, którzy piszą, że płacisz, nie wiem, 2000 i w tym jest wszystko. Są tacy właściciele, którzy mówią: Płacisz 2000 plus tam 500 zaliczek i tak dalej. A są tacy, którzy powiedzą, Dobra, płacisz 2000, 500 różnych zaliczek plus tam jakieś stałe, i teraz w skali roku może się wydarzyć to i to. Pamiętaj na przykład, że to co płacisz, to jest zaliczka. Czyli dam przykład. Jeżeli do wspólnoty mieszkania płacisz 500 zł miesięcznie i jest to w umowie wpisane, że jest to taka opłata w tej wielkości, no to cóż, ty jak, no to najemca, nawet jeżeli te koszty wzrosną, ma płacić 500 i tyle, no nie możesz żądać od więcej. A jeżeli wpiszesz mu, że jest to zaliczka, to to się może zmienić. I teraz. Oczywiście ludzi nie ma co straszyć, ale warto jest ich informować i uświadamiać. Proszę pana, te koszty tutaj są uśrednione. To znaczy, w każdym miesiącu średnio będzie pan tyle płacił. Czyli na przykład te 500 miesięcznie. A są takie wspólnoty, które nie uśredniały kosztów. Czyli na przykład robiły tak, że w miesiącach typu kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień te koszty były, nie wiem, 350 zł. Nie? Po czym w październiku już było. 500, po czym w listopadzie 600, po czym w grudniu 800, w styczniu 1000. Nie? Trochę przesadziłem z tymi kosztami, ale chodzi o to, że tam koniec końców ta średnia, jak byłoby 500 lat, czyli płasko, by się wyrównało, jak będziemy tam mieli jakieś takie schodkowe rzeczy i ludzie wolą zapłacić stałą, nawet trochę więcej, niż mieć niepewną, że może, mogą być raz negatywnie zaskoczeni i zapłacić 1000. Więc bardzo dokładnie zwracają uwagę na te opłaty, koszty, media, w jaki sposób jest to liczone żeby nie było niespodzianek, tak? no bo y, potem są historie, y, chodzi o pieniądze w końcu, że najemcy myślą: Kurczę, no pan miał oddać pieniądze. Takim przykładem jest na przykład oddawanie kaucji. Czy wielu najemców myśli, że przyjdę jako właściciel, oddam mu kasę, on odda mi klucze. No nie, to trzeba być protokół zdawczo-odbiorczy, wszystko posprawdzać, a przelew na konto w ciągu 30 dni. Nie? Pierwsza, y, pierwsza niespodzianka. No, ale druga byłaby taka, że jeżeli okazałoby się, że nagle przychodzi wyrównanie ze wspólnoty mieszkaniowej, a czasem przychodzi i czasem te koszty mocno wzrosły, to wtedy, jeżeli zbieraliśmy jako firma negatywny feedback i opinie, to właśnie wtedy, kiedy najemcy byli negatywnie zaskoczeni tym, że przyszło wyrównanie, albo najemca miał policzone zaliczki za prąd, powiedzmy w wysokości 200 zł. Powiedzmy. No, ale on nie oszczędzał, wszystko zawsze włączone, tak. No i przychodzi po pół roku wyrównanie 700 zł. Nie? I wielce oburzony, że my go oszukujemy, nie? No, no nie. Więc warto uświadamiać najemców, jeżeli jesteś właścicielem, i ty drogi najemco, warto, żebyś dopytywał trzy razy, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. No i na sam koniec. Poświęć, proszę, czas temu drugiemu człowiekowi. Nieważne, czy jesteś właścicielem, czy jesteś najemcą. Poświęć czas. Drogi właścicielu, jeżeli przychodzi najemca, to w ogóle zobacz, czy tej osobie chcesz wynająć, czy tobie ta osoba pasuje. Bo to, czego się nauczyłem w swojej pracy, kiedy jeszcze ja osobiście mieszkania wynajmowałem, to to, że kiedy przychodzi człowiek i coś ci nie gra pod skórą, Coś ci z nim nie odpowiada, nie pasuje. No to mm, okazywało się często, że, że moja intuicja mi mówiła prawdę: Uważaj, trzeba uciekać, jak gdyby nie wynajmuj mu. I od tej pory uczyłem wszystkich moich pracowników na to. I oni wszyscy potwierdzili to samo: Kurczę, coś mi pod skórą mówiło: Nie wynajmuj do tej osoby. Naprawdę, to, ta osoba nie musi mieć tego tak wprost, tak, ale po prostu, jeżeli coś ci mówi nie, to lepiej nie. I to samo tyczy się Ciebie, drogi najemco. Jeżeli yy, widzisz, że coś jest nie tak, są osoby przestraszone, bywają takie jasne, ale widzisz, coś jest nie tak, nie pasuje Ci ten właściciel, nie wiem, źle mu z oczu patrzy, nieważne, no, yy, nie ma między Wami chemii. Bezpiecznie idź gdzie indziej. Bardzo często, co to znaczy, że trzeba być bojaźliwym, tak? Ale po prostu, jeżeli czujesz, że coś będzie nie tak, to prawdopodobnie będzie nie tak. Najlepsi najemcy, z miałem do czynienia, e, ja sam, to byli ci, którzy jakoś pasowali do, pasowaliśmy do siebie. Jakiś był flow, chemia, charakterem to pasowało, tak? Jak gdyby moje oczekiwania były spełnione, ich oczekiwania były spełnione i wtedy rozstawaliśmy się z reguły w zgodzie i, e, i bez najmniejszych problemów. A nawet jeżeli problemy były, udawało się je zażegnać. I na sam koniec, ostatnie jeszcze uzupełnienie, pamiętajmy, żeby się weryfikować czyli dokładnie sprawdzać dokumenty, które ktoś Ci pokazuje, ten dowód osobisty. Jeżeli ktoś Ci pokazuje PIT, najemca Ci pokazuje na przykład, to sprawdź sobie ten PIT. Ehm, możesz sobie zweryfikować numer PESEL, możesz, są systemy, które pozwalają sprawdzać szybko, online, czy ktoś jest wypłacalny. Tak samo najemca może sprawdzić, czy numer księgi wieczystej, e, który jest w tym lokalu, rzeczywiście ten człowiek, który nam wynajmuje, czy jest jego właścicielem, żeby nie było, że oszustowi damy, Pieniądze, a potem po prostu je stracimy. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Jeżeli chcesz coś uzupełnić do tego, co powiedziałem w komentarzach, to bardzo proszę. Jeżeli znasz też kogoś, kto mógłby skorzystać na tej wiedzy, będę serdecznie zobowiązany za wysłanie im tego filmu. Dzięki serdeczne. Robert Jarczyński. Do zobaczenia.